Wojciech Drzyzga, Tomasz Swędrowski, znani głównie z głosu, to trochę żartujemy oczywiście. Jesteśmy już po pierwszym meczu Stefana Antigi, nowej drużyny biało-czerwonych. Jakie wrażenia po tym debiucie takim oficjalnym o punkty? Myślę, że z Tomkiem nie oczekiwaliśmy tutaj jakichś fajerwerków siatkarskich, bo nie to jest jakby przedmiotem tego turnieju. Zwycięstwo na pewno cieszy, natomiast nie przywiązujemy specjalnie wagi do, albo nie tyle uwagi przykładamy do samego poziomu. Byliśmy sami zainteresowani, w jakim składzie zacznie Stefan, jak się pokażą ci zawodnicy, którzy dostaną szansę. No i troszkę z niepokojem oczywiście czekaliśmy na to, co zespół może już prezentować po takim przygotowaniu. Tak, no niepokój był, bo nie wiedzieliśmy przede wszystkim, na co stać naszą reprezentację, bo skład to mogliśmy się tam domyślać paru zawodników, którzy wyjdą, ale ja myślę, jak na pierwszy mecz zaprezentowali się dobrze. Oczywiście przeciwnik z nie najwyższej półki, tu kto będzie chciał, to będzie wybrzydzał zawsze, a kto będzie chciał chwalić, to będzie chwalił. Myślę, że trzeba zachować umiar. Rozpoczęliśmy dobrze. Stefan wytrzymał nerwowo, chociaż aż tyle tych nerwów nie było, ale obserwowaliśmy go tak z naszego stanowiska komentatorskiego. Wszystko jest okej jak na początek. No pomału będziemy budować tę reprezentację i tyle. No dobrze, nazwisko będzie nieprzypadkowe. Jak Wam się podobała nowa para rozgrywający, atakujący, bo w takiej konfiguracji Fabian Drzyzga, Mariusz Blazły, no nie za bardzo mieliśmy okazję je popatrzeć. Ćwiczą, widać, że ćwiczą, bo jest pewien styl chyba narzucony już z góry, bo też obserwowaliśmy to wczoraj. No i permanentnie szybka piłka. No, sam Mariusz mówi, że potrzebuje tak zwanych ekspresów. No i Fabian starał się te ekspresy grać. Czasami jeszcze tam pewnie jakieś rzeczy nie wychodzą, ale to jest kwestia zgrania. No pierwszy mecz i cały czas to będę podkreślał. Wszystko przyjdzie. No tak, tutaj na tym poziomie myślę, że Stefan Antiga i Filip Lem by tutaj nie wypuścili ich obu, gdyby to na treningach jakoś nie zaczęło funkcjonować w miarę przynajmniej powtarzalnie. Pierwsza, druga akcja chyba nie było problemu, natomiast wiadomo, że w takiej akcji przedłużonej no, gra się na tak zwaną pamięć, trzeba mieć dużo zaufania do siebie. Fabian nie może wstrzymać, że tak powiem, tempa, a Mariusz musi zawsze pójść tak samo, no więc to na pewno będzie się gdzieś się docierało. Zresztą myślę, że przerabiają, akurat ta para teraz przerabia to samo, co Mariusz przerabiał z Uriarte w skrze. Efekt był dobry, więc doszli do perfekcji, prawe skrzydło zresztą wydaje się, że tutaj u Fabiana będzie funkcjonowało dużo spokojniej i pewniej. Tych kilka akcji prześrodek też pokazuje, że Stefan zostawił wolną rękę. Ja myślę, że jeśli akurat mówię o swoim synu, to wiem, że on tej gry kombinacyjnej się nie boi, na pewno będzie forsował i jeśli dostanie zielone światło, to na pewno będzie to kontynuowane. I to już nawet wczoraj w takim niezbyt intensywnym meczu było widać. Tak jak mówiliście, pierwszy test wypadł dobrze, czy możemy być spokojni o to, że Polacy awansują na Mistrzostwa Europy, bo po to ten turniej jest i tego wszyscy oczekują? Ja jestem spokojny, że awansują i utwierdzi mnie w tym wczorajszym meczu. Ja wiem, że to był jeden mecz, ale my już nie będziemy się powtarzać. Macedonia no, tam trochę postraszyła ze Słoweńcą, ale no, nie żartujmy. No, to jest 117 zespół i myślę, że w czwartym secie to już było widać właśnie, że to jest 117 zespół w rankingu światowym. No tak grają, potem gra się sprowadza do jednego gracza, no trzeba go po prostu zatrzymać i tyle. Awansują Polacy, ja jestem o to spokojny. Ja myślę, że tak, o awans nie powinniśmy się specjalnie obawiać, ale jesteśmy też świadomi, w jakim miejscu jesteśmy. Te inne zespoły, wczoraj z Tomkiem komentując mecz po trzecim secie, nawet się zaczęliśmy trochę bardziej Macedonii przyglądać, bo oni rozegrali ten prekwalifikację i oni potencjał mają jaki mają, nie za duży, właściwie jeden zawodnik plus reszta takich troszkę przygotowanych siatkarzy, ale jeśli chodzi o samą grę jako zespół, to zachowywali się, można powiedzieć, właśnie zespołowo. A Słoweńcy zachowywali się jak dzieci we mgle, którzy grać potrafią indywidualnie, natomiast jako zespół nie funkcjonowali kompletnie. W ostatniej chwili się opanowali. No, od strony sportowej na pewno dalej utrzymujemy, że to Słoweńcy będą najtrudniejsi, bo jednak zagrają sobie jeszcze jeden mecz. Potencjał ich fizyczny jest taki europejski. I tutaj na pewno te zawodnicy są z klubów dobrych i u nich ten poziom siatkówki powinien być dość wysoki. Ale na tym turnieju no, nikt nie prezentuje dobrej formy. To widać już gołym okiem. Nikt się do tego turnieju nie zdążył przygotować w sposób specjalny.